Zaczynamy drugą Dobry część. Wieczór jeszcze raz. Konferencji. Dobry wieczór jeszcze raz. Ze mną trener naszego zespołu, pan Stanisław Czerczesow. I trener, najpierw poproszę o ocenę tego spotkania. Nie, no, ocenić to znaczy porównać, da? Или... Czy ocenić to znaczy porównać? Porównać пока nie z czym. Na razie nie mam z czym porównywać. A ocenić, ja i futbolistom сказал, что поздравил их с победой, с хорошим настроем на игру, но качество игры чуть-чуть надо улучшать. На razie nie mam z czym porównywać. Pogratulowałem piłkarzom po meczu. Mieli dobre nastawienie do gry, natomiast jeżeli chodzi o jakość gry, mamy jeszcze nad czym pracować. Prosimy o pytanie. Tak, ja mogę iść, da, jeśli poproszę. Mogę iść, jeżeli nie ma żadnych pytań. Są. Maciej Barszczak, Telewizja Polska. Kłaniam się, dobry wieczór. Chciałem zapytać o ustawienie drużyny w dzisiejszym meczu. Czy gra z jednym napastnikiem i trzema nominalnie defensywnymi pomocnikami, dużo podań prostopadłych, to jest pomysł na nową Legię Stanisława Czerczesowa, czy też wszystko będzie zależeć od meczu, od rywala, od sytuacji kadrowej? Или ты неправильно передаешь, или что значит перпендикулярная передача? Это значит просто... Нет, это ты не так говоришь, что он имеет в виду. Ну, моя Легия сегодня выиграла, и давай, вот ты сказал, твоя Легия. Это не моя Легия, это наша Легия, да? Я в Легии одну игру работаю, а Легия уже 99 лет, насколько я знаю, без меня. Поэтому это наша Легия. Это раз. Во-вторых, мы к играм готовимся по двум, как говорится, слоям, или я не знаю, как это сказать. Соперник есть, и есть наша команда. И кто на что сегодня готов, и как соперник играет, от этого мы исходим. Я думаю, что это был правильный сегодня вариант. Нам середину поля нельзя было проигрывать никак. Если вы обратили внимание, мы играли 1 и 2, а потом мы перестроились 2 и 1. И это, я думаю, что было лучше, нежели первые минуты. Ну, в опорной зоне имеется в виду. Chciałbym powiedzieć, że po pierwsze to jest nasza Legia, klub już istnieje 99 lat i można go właśnie nazwać naszym. Natomiast do każdej gry przygotowujemy się indywidualnie, w grze uczestniczy nasz przeciwnik i my i z tego wychodzimy. I tak ustawiłem nasz zespół, przygotowując go do dzisiejszego spotkania. Wydaje mi się, że ustawienie, które mieliśmy na początku 1 i 2, po zmianie na 2 i 1 w strefie środkowej, boiska, było już znacznie lepsze. Kolejne pytanie. Dobry dzień, u mnie один вопрос. И, кстати, чтобы мы сразу поняли, не зависит от того, сколько нападающих играет, сколько забиваем. Понимаешь, да? I tak naprawdę, żebyśmy od razu się zrozumieli, jakby jakość gry nie zależy od tego, ile mamy napastników, ale od tego, ile zdobywamy bramek. Окей, у меня такой вопрос к тренеру. Если вы будете давать больше шансов молодым игрокам, чем бывший тренер? Czy będzie pan dawał więcej szans młodym zawodnikom niż poprzedni trener? Ну, я давать ничего не буду, я уже говорил, я не Дед Мороз, раздавать подарки. Dawać nic nie mogę, nie jestem świętym Mikołajem, żeby rozdawać prezenty. Если они заслужат и будут соответствовать уровню тех притязаний, которые имеет Легия, дело не в молодом и в старом. Я уже говорил, по-моему, на там пресс-конференции, если я до 40 играл, почему другой не может играть? Если я в 15 лет начал, почему другой не может начать? Есть качество игры, которое нас должна устраивать. И шпагат, знаешь, да, что такое? Да, да. Можно или так сделать, или так сделать. Так и так не получается сразу. Ни у кого. У меня точно. Powiem tak, jeżeli ci zawodnicy osiągną ten poziom i sprostają tym wymaganiom, które stawia Legia, będą wtedy u mnie grali. Dla mnie nie jest ważne, czy zawodnik jest stary czy młody. Ja zaczynałem grać, jak miałem 15 lat, a kończyłem, jak miałem 40. Nie rozumiem, dlaczego nie może być tak z innymi zawodnikami. Natomiast szpagat można wykonać zarówno prostopadle, jak i równolegle. Natomiast nie można go zrobić jednocześnie w obie strony. Я не умею. Я не potrafię. Может, кто-то умеет. Может, кто-то inny potrafi. Kolejne pytanie?
Tam proszę, pan Robert. Dzień dobry, Robert Błoński, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, dzisiaj Nikolić strzelił 3 gole. Pana powitał, powitał hat-trickiem, poprzedniego trenera pożegnał 2 golami. Ale czy to jest dla pana piłkarz niezbędny? Bo mówi pan, że szykuje drużynę na puchary, więc Nikolić na przykład przeciwko Napoli nie zagrał w pierwszym składzie. Czy pan sobie wyobraża 11 bez tego piłkarza? Да. Но так. Дело в том, что он и до меня забивал. И, знаете, иногда задача главного тренера бывает не помогать, а умение не мешать. Вот моя задача иногда не мешать. Вот я сегодня ему не мешал, поэтому он и забил. Chciałbym tylko powiedzieć, że on strzelał bramki jeszcze wtedy, kiedy ja nie byłem trenerem i jednym z zadań trenera jest nie tylko, żeby pomagać, ale żeby nie przeszkadzać. I dzisiaj mu nie przeszkadzałem i dlatego strzelił. A to, że on, знаете, jak to сказать, my его, my команду можем не представлять без Николича, если он все время так будет играть и забивать. Если он не будет забивать и не будет хорошо играть, ну, значит, будет играть другой, который будет забивать, и это нормально. На сегодняшний день он показывает тот уровень, который должен показывать. Rzeczywiście nie możemy sobie wyobrazić drużyny bez Nikolicza, jeżeli będzie grał na tym poziomie, na którym grał dzisiaj. Jeżeli przestanie strzelać bramki, zagra ktoś inny i ktoś inny będzie je strzelał. U nas jest Saganowski i Приевич, которые также могут в любую секунду. Сегодня из-за 2 вынужденных замен, две вынужденные замены у нас были, Кухарчика и Гилерми. Поэтому по-другому я представлял концовку матча. Ну, замены, знаете, иногда нельзя предположить. Mamy jeszcze innych zawodników, takich na przykład jak Saganowski czy Pirjowicz, oni mogą w każdym momencie wejść na boisko. Dzisiaj musiałem przeprowadzić 2 wymuszone zmiany, z boiska zeszli Kucharczyk i Guilherme i inaczej wyobrażałem sobie tą końcówkę meczu, no ale niestety tak wyszło. Tu ja na koniec 2 pytania. Najpierw rozszerzę pytanie Roberta. Вопрос. Потому что пытание по-российски это надо пытать. Видите, пытание по-российски то есть тортуры. Поэтому не надо меня пытать. Не треба мне тортуровать. Не замежам тренера тортуровать. Окей, договорились. Хотел запитать, чи któryś з пана piłkarzy zaskoczył pana в tym spotkaniu? Ja powiem, że zaskoczył mnie styl gry. Myślę, że nie tylko mnie, Tomasza Jodłowca, który przy 3 golach asystował. Znamy go doskonale jako dobrego, solidnego, defensywnego pomocnika, który sprawdza się w rozbijaniu akcji. No dzisiaj 3 asysty przy golach Nikolicia. Jakie są spostrzeżenia na temat gry? No widzisz, jaka u was interesna robota. Сначала ты сказал, что у нас больше оборонительных вышло, а потом говорит, что тот, который оборонительно, отдал 3 голевые передачи. Видите, пан, яко как нам быть? Интересующую працу. На початку мовил пан, что więcej впустилишь мы дефенсивных помощников, а сейчас мовил пан, что ти дефенсивные помощницы припроводили офенсивные и скутечные акции. Видите, пан, як то есть? Будем готовить его на чемпионат Европы 2016 года. Będziemy go przygotowywali do Mistrzostw Europy w 2016 roku. И цену 15 миллионов. Цена 15 миллионов. А меня он не удивил, потому что я его знаю, ну, понятно, что не так знаю, а заочно знаю, и Паздана, и того, и, ну, я многих знаю. Поэтому для вас это было неожиданностью, для меня это нормально. Natomiast nie powiem, żeby mnie zaskoczył. Znałem już go zaocznie, zresztą takich jak i innych zawodników, między innymi Michała Pazdana. Może pana zaskoczył, natomiast mnie nie. Tryczkowski. No, wszystkich ja znam, потому что я же футбольный тренер. Tryczkowskiego znam i znam wszystkich. Muszę ich znać, bo jestem trenerem piłki nożnej. Nie oczywiście надо меня все время спрашивать про конкретных футболистов, потому что это неправильно.
Nie trzeba mnie cały czas pytać o konkretnych futbolistów. To nie jest prawidłowo. Ja chciałem zapytać w takim razie o to, co... ustroił счет. Mnie spodobał się wynik. Все остальное футболисты пока должны услышать от меня. Całą resztę piłkarze powinni usłyszeć ode mnie. Ну, а потом от вас, если я уж я как-нибудь... А później oczywiście от вас. Это правильно. Профессионально и уважительно. Tak, trzeba robić, tak jest profesjonalnie i taki jest podejście z szacunkiem do piłkarzy. Jeszcze pan tutaj? Proszę. Ostatnie pytanie. Jeszcze jedno z tej strony. Proszę. Artur Jarząbek, Radio SK. To ja szybko zadam pytanie. Na początku powiedział pan, że są elementy, nad którymi musicie popracować. Jak mógł pan zdradzić, jakie to elementy, z czego jest pan niezadowolony? Ну, согласитесь, что мы, вот он сказал, длинные, как ты сказал, передачи. Ну, дело в том, что нам не удавалось в первом тайме особенно быстро выходить из обороны в атаку. Ну, мы неправильно располагались и, ну, думали долго. Во втором тайме уже было чуть получше, и прессинг получался тот, который мы планировали. Ну, естественно, уже команда была похожа плюс-минус на играющую команду. Понятно, что были ошибки, которые сами мы допускали в передачах. Ну, для этого меня, наверное, и пригласили, чтобы работать. Я и буду работать. Если все было хорошо, меня бы здесь не было. Już ktoś zauważył wcześniej, nie wychodziły nam prostopadłe podania i również w pierwszej połowie za wolno przechodziliśmy z obrony do ataku. Długo zastanawialiśmy się nad rozegraniem akcji, co już lepiej wyglądało w drugiej połowie. Również w drugiej połowie udawał nam się pressing. Powiem tak, popełniamy błędy, wyglądaliśmy już jak grająca drużyna, ale gdyby wszystko nam się udawało, to by mnie tutaj nie było. Jeszcze, panie trenerze, czy podobało się panu to, ile i jak biegali dzisiaj piłkarze Legii? O, biegać to drugi wid sportu. Bieganie to inna dyscyplina sportu. Dla mnie główne, jak oni думали. Dla mnie najważniejsze jest, jak myśleli. I jak biegał miacz. I jak krążyła piłka. Od piłka biegała nie tak, jak ja chcę. Czy piłka krążyła, czy jak pan trener powiedział, biegała nie tak, jak chciałem? Он удовлетворен ответом. Czy pan jest usatysfakcjonowany z odpowiedzi? Немножко. Poco. Poquito. Ну, вопрос я понял. Ну, вопрос я понял, ответ у меня внутри. Pytanie zrozumiałem, odpowiedź jeszcze mam wewnątrz. Dziękujemy bardzo. Dobranoc.